podziękować gronu sędziowskiemu za taką ostrą opinię oraz dobre podsumowanie debaty. Dołączył dzisiaj do nas pan dr Piotr Napierała. Witam pana serdecznie. Chciałbym jeszcze powitać pierwsze liceum, które dołączyło do nas w trakcie debaty. Oni podpisali list intencyjny oraz regulamin, także dla pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kopernika także wielkie brawa. Teraz bez żadnego przedłużenia chciałbym oddać głos panu doktorowi, a drużynę poprosił o to, żeby zajęli swoje miejsca na widowni. W waszej debacie, czyli o USA i Bliskim Wschodzie. A o czym się na przykład nie mówi? Nie mówi się, co inne państwa robią, prawda? Z terroryzmem i czy są jacyś inni terroryści niż muzułmanie? No przecież są, prawda? Jacy na przykład są? Baskowie. Baskowie, tak. ETA, nie? Tak zwana. Co jeszcze? Irak. No, tak, czyli Irlandzka Armia Republikańska, nie? Co jeszcze? No, w Ameryce Południowej i we Włoszech są komunistyczne organizacje. Tak. Nie było nigdy problemów jeszcze z serbskimi organizacjami? Nie słyszałem. Czy nie było jakieś problemy ze serbskimi organizacjami, na przykład na terenie Kosowa? Tak, oczywiście. Bo to jest właśnie, jeszcze by można tak bardziej historycznie wymienić jeszcze czerwonych terrorystów z lat 60., 70., 80., nie? Czyli RAF, ale nie Royal Air Force oczywiście, tylko Rote Arme Fraktion. Słyszeliście może państwo o tym? Czy nie za bardzo? W RFN, tak, w RFN, ale komuniści, nie? I Brigada Rossa to mniej więcej to samo, tylko we Włoszech. Jeszcze w takim razie można jeszcze wymienić liczne organizacje nacjonalistyczne japońskie, terrorystyczne w latach 70. i 80. I dzisiaj też, one działają. No tak. Tak. I jeszcze są, ktoś powiedział też o Ameryce Południowej, no na przykład niedawno rząd Kolumbii wynegocjował z taką grupką FARC, nie? On się nazywa FARC. Nie pamiętam, z czego to jest skrót, ale oni się nazywają FARC. Tak pisze się FARC, czyta się FARC. I oni rzeczywiście byli sobie w dżungli i tak jak długo istniał Związek Radziecki, to dostawali pieniądze od czerwonych, a potem nie było już Związku Radzieckiego, to co zrobili? Może ktoś słyszał? Co zrobili wtedy? No? Współpraca ze Skobalem? No tak, może nie z nim bezpośrednio, to nie, ale podobna działalność, czyli uprawa właśnie narkotyków na niedostępnych rejonach i tak dalej. I jeszcze takich grup jak FARC było kilka, to nie jest tylko to, nie? Także trochę tych organizacji jest, prawda? Jeszcze są na przykład, dlatego poprosiłem o mapę, tutaj w Indiach, na południu Indii, jest taki rejon, który się nazywa Tamil Nadu. No jest w tej chwili bardzo szczęśliwy, bo wiadomo, że rządzi teraz Indiami Narendra Modi i Indie po raz pierwszy w swojej historii są rządzone od południa. Zjednoczone Indie. Za brytyjskich czasów były rządzone tutaj, nie? Kolkata, Mumbai, Bombaj wtedy. A no, teoretycznie są rządzone z New Delhi. Pierwszy raz są rządzone od południa. Tamil Nadu ma swoją własną tradycję terrorystyczną, można tak powiedzieć. Tamilskie tygrysy. Ktoś słyszał? Tamilskich tygrysach? Tak? Oni mają taki sport,
że co jakiś czas sobie jadą na Sri Lankę i próbują narzucić swoje władztwo buddyjskiemu rządowi na Sri Lance, a Tamil Nadu to są radykalni hinduiści. I to nie jest tak, że oni przypływają na jednym pontonie, jak nie przymierzając jacyś uchodźcy przed Morze Śródziemne, tylko oni biorą ze sobą na przykład dwa niszczyciele, trochę samolotów. Na Sri Lankę wystarczy, nie? Ale jakoś nigdy im się nie udało w pełni. To jest też terroryzm. Także jest takie powiedzonko, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale każdy terrorysta... No właśnie, wymieniliśmy całą kupę terrorystów, którzy nie są, tak? Nie są Allah Akbar. Tak? To tak na początek. Dobra. Raz kolejny mit. Jak wiecie, ja bardzo lubię, się bezwstydnie zareklamuję. Ja bardzo lubię zwalczać mity, tak? Tutaj zwalczyłem w Polsce, tutaj zwalczyłem w Francji. Teraz zwalczam w Hiszpanii i w Chinach. I powiem wam, że kolejny mit jest taki, że terroryzm to jest broń słabych. Terroryzm to jest broń słabych. Słyszał ktoś o czym? O tym określeniu? Czy nie za bardzo? Nie przebiło się aż tak, jak myślałem? Nie? No, kiedyś bardzo lubiono w ten sposób mówić, tak? Głównie, kiedy była mowa o Czeczeniu. To się lubiło mówić o tym, że terroryzm to broń słabych. Czy tak jest faktycznie, czy nie? Czy nie może być takiej sytuacji, że jeden rząd silnego państwa w drugim państwie powoduje akt terroru? Może być tak, czy nie? Jak najbardziej. Na przykład Pakistan robi to Indiom północnym, bo tam jest troszeczkę... W Indiach jest taka kropelka mała muzułmanów, 160 milionów, tak? W Indiach to nic, no jakoś tam może 180 nawet. Czyli w Indiach to, czyli prawie nie ma ich, tak? Jak na... Bo Indie to jest najludniejszy w tej chwili kraj świata. Czyli oni na przykład spowodowali taką sytuację, że jak się idzie w New Delhi do Chin i tak dalej, to potwierdzili ludzie, którzy ciągle tam jeżdżą, to nie ma takiego dużego kina, do którego by nie było sprawdzania, tak, tymi wszystkimi wykrywaczami metalu i tak dalej, i tak dalej, i dobre. Dlatego, że oni się tak bardzo boją terroryzmu, tak. I to mamy terroryzm sponsorowany przez duże państwo, które jest za sobą, które ma więcej głowic nuklearnych niż Indie. Pakistan ma około 170-180 głowic, Indie mają około 140 głowic nuklearnych. Czyli powiedzmy, że militarni nie są tak odległe od siebie, prawda? No tak czy nie? No nie, czy są, czy nie, czy są, czy nie są? No nie, odległe od siebie. Nie są aż tak odległe militarnie. Aż tak nie. No właśnie. O, dzięki. Nie. Przyda się zwiąd na krypę. Ja i tak jestem zadowolony, jak strasznie, że mi się udało jakoś w miarę mówić dzisiaj. Dobra. Czyli mamy taką sytuację, że może jedno państwo jak najbardziej wywoływać akty terroru w drugim państwie. W jakim państwie jest najwięcej aktów terroru? Na świecie? Ktoś wie? To może być dziwna informacja. Ktoś się domyśla. W Rosji? Nie, nie, nie. Aż tak dobrze to nie ma. Nie. Chcielibyśmy, ale... Zależy od definicji, czym jest akt terroru może. Akt terroru jest wtedy, kiedy się robi duży boom i się zastrasza ludzi. Terror to jest strach. We Francji. Nie. W Niemczech. Nie. W Pakistanie. Kilkadziesiąt incydentów dziennie, tak? Tyle tam jest w ciągu miesiąca, ile jest w całej Europie w ciągu roku. Ja mówię wszystkie incydenty, tak? Że komuś się coś nie podobało religijnie i kogoś pobił albo dotknął, zranił kogoś, tak? To jest wszystko razem. Plus zniszczenie mienia, plus atak, plus zastraszanie, plus wszystko. Bo
Terroryzm to jest wykorzystywanie strachu. Tym się on różni od sabotażu. No bo co to jest sabotaż? Zniszczenie infrastruktury, żeby utrudnić działanie jakiegoś kraju. No, dobrze, no. To czym się to różni od terroryzmu? Sabotaż już jest bezpośrednio osiągnięciem celu, a terroryzm jest tylko środkiem? Nie, nie o to chodzi. Sabotaż jest skierowany przeciwko jakiegoś budynek infrastruktury, a to drugie jest przeciwko terroryzmu. Tak jest. Tak jest. Tutaj jest, chodzi o skrępowanie, o uniemożliwienie, tak? Państwu działania normalnego i tak dalej. Oczywiście to też może wywoływać strach, ale terroryzm jest wprost zaatakowaniem ludności cywilnej. A w przypadku Mandeli, który wysadzał mosty w RPA, ale nie było na tych mostach żadnych ludzi. Sabotaż. Mówiło się o tym jako akt terroru, nie? Tak. Ale to był sabotaż. Dużo się mówi. A co to jest wojna hybrydowa, już tak przy okazji? Takie nie wiadomo co. Jest w ogóle termin chiński. Ci geopolitolodzy, ojej, ciekawe gdzie oni to natchnienie. Biorą, czasami się zastanawia, w Moskwie, w Pekinie. Co to jest wojna hybrydowa, już przy okazji? Naruszenie granicy bez wypowiedzenia wojny? Nie, to Adolf też to robił, to co, hybrydowa? Może walka, tylko bez użycia siły militarnej. No niektórzy mówią, że hybrydowa, no chodzi o to, że się łączą rozmaite techniki, czyli trochę terroryzmu, trochę ataku bezpośredniego, trochę cyberterroryzmu, czyli tak naprawdę sabotażu cybernetycznego, bo tak to powinno się mówić, ale wiadomo, że wszystko jest właśnie pomieszane, nie? Czy zespół działań, które dążą do destabilizacji? Tak. I osłabienia? To jest po prostu takie, że wszystkie siły i środki, to Chińczycy tak mówią, wszystkie siły i środki, wiadomo, nie? Miliony rąk, a serce bije jedno, tak? I umysł też jeden, niestety. Natomiast, tak, czyli to jest coś takiego, to jest zupełnie obce naszemu postrzeganiu temu, bo tego wszystkiego, co robi na przykład Rosja u nas, jeżeli oni rzeczywiście podpalają to, co u nas podpalają, to jest sabotaż. To nie jest jeszcze żadna wojna hybrydowa, tak? Sabotaż. No dobrze, w każdym razie, skąd się w ogóle wziął terroryzm, bo na przykład, czy on zawsze istniał? Czy trzeba go było dopiero wymyślić? No, jak myślicie? Tak właśnie w konwersatorium bardziej pomyślałem, z elementami na pewno. Pewnie był, ale musiał ewoluować dość mocno do takiego, do takiej formy, jaką widzimy dzisiaj. Mhm. To znaczy w średniowieczu była taka taktyka w średniowiecznej Francji, która się nazywa chevauché. To było coś takiego, że jadą sobie rycerze, tam mordują chłopów, palą ziemię, żeby sobie chłopi nie myśleli. Sobie nie myślcie. I zawracali na swoją stronę granicę. Najwięcej takich numerów było na pograniczu Gasconii, która należała do Anglików. Na przykład mówimy o roku 1370 na przykład, nie? I dalej. Gasconia, to jest tutaj jakiś wskaźnik mi się przydał, tam na południowo-zachodnia Francja, tak? To rzeczywiście tam obie strony rzucały czasem jakichś wojowników na koniach, żeby robili chevauché. Anglicy też to robili, bo Anglicy też wtedy gadali po francusku często i to była ta sama kultura dużo tego. Więc to jest taktyka, która de facto można by powiedzieć, że to jest terroryzm, nie? Tatarzy, Mongołowie, no też, nie? Prawda? Turcy porywali ludzi w Jasyr, czy to jest terroryzm? No też, tak? Polowanie na niewolników, a przy okazji też postraszenie. Bo tutaj chodzi o ten element strachu. Terreur, tak pisze się terreur, to jest strach. To o to chodzi. Chodzi o wzniecenie strachu. Dlatego się mówi zawsze, że no te terroryści już wygrali, bo się boimy nas z domu wyściubić, tak? No tak, bo to o to właśnie chodzi. Nie?
O to samo chodziło tym Francuzom w średniowieczu, o to samo chodziło tym Tatarom, Mongołom, Turkom, tak? To jest to. Czyli zawsze istniał terroryzm. To jest typowa sytuacja, kiedy historyk mówi, że coś zawsze istniało, ale wszyscy myślą, że to jest nowe. To jest bardzo typowa sytuacja. Ale po raz pierwszy słowo terror, stosowanie terroru, zostało użyte do czegoś zupełnie innego. Może ktoś wie do czego? Jako terror polityczny. No. W czasie rewolucji francuskiej? Tak jest. Ale właściwie pod koniec jej. Rewolucja francuska wybucha w 1789 roku i na początku mamy spór różnych partii. Najbardziej znane są radykalne, bo ludzie lubią to, co jest radykalne i niefajne i dziwne i tym się fascynują. Ale najpotężniejsze stronnictwo na początku to byli konserwatyści, czyli tak zwana partie noire, czyli czarni. Dlatego tam było dużo księży, partia czarnych. I byli fejanci w dwóch odmianach, angielskiej i amerykańskiej. Fejanci, czyli ci, którzy roznoszą ulotki. I to byli Amerykanie, Les Américains, tacy jak Lafayette i Les Anglais, tacy jak Mirabeau. To były na początku takie stronnictwa, one są najważniejsze, tak? Jakobini, żyrondyści, kordelierzy, ci ostatni to Danton, dla przypomnienia, ebertyści, to wszystko radykalna, cała radykalna rewolucja, to są takie małe pipki na początku, nie? Więc zanim rewolucja się zradykalizowała, to też minęło dużo czasu. Więc dopiero po 5 latach mamy terror. Terror mamy w 1794 roku przede wszystkim. Ktoś pamięta, co to było? To jest czas, kiedy Jakobini są, kiedy rozbici są już dawno wszyscy inni. Tak? Wszystkie te partie, o których powiedziałem, są rozbite. Zostaje tylko Jakobini i oni robią terror. I co to jest ten ich terror? Czy to jest w ogóle terror? Masowe wieszanie, do tego mamy właściwie możliwość pójścia do więzienia. Nie, wieszanie nie. Ścinanie. Tak. Pozwolenie się tego życia w takim razie. To jest. Jeszcze chyba było topienie, wtedy też rozpoczęły się na pełne komplety problemy z Bandeją. Ale topienie to na prowincji i to było wobec buntowników. No tak, to jest trochę innego. A i dlatego jeszcze właściwie w wielu miejscach byli komisarze, którzy sprawdzali, czy wszyscy na pewno mówią to, co powinni, nikt nie narzeka na braki, na przykład w chlebie. To nie do końca tak. Terror jest tylko w Paryżu. Bo były rewolucje, kontrrewolucje, można tak powiedzieć, w Wandei, gdzie postanowiono działać mocno, i w Lyonie, gdzie postanowiono działać łagodnie. Co tam zadziała, to zadziała, tak? To był full spontan. Taka jest, zresztą rewolucję francuską się niesłusznie, nie wchodząc w szczegóły, bo żeby przejść już dalej, ale rewolucję francuską się niesłusznie porównuje z rewolucją bolszewicką. Rewolucja bolszewicka jest zaplanowanym zamachem stanu i oni zabijają chłopów, którzy potencjalnie mogą nosić broń. Tak? Potencjalnie ludzi wokół Moskwy i Petersburga, którzy mogą nosić broń. Czyli zabijają wszystkich młodych mężczyzn. Generalnie. Nie dlatego, że oni coś powiedzieli jeszcze przeciwko komunizmowi. Nie. Są chłopem, mogą nosić broń potencjalnie. To Feliks Dzierżyński jechał tam pociągiem, miał odhaczone, ilu ludzi zabije z której wioski. Żeby zminimalizować ryzyko ruszenia na Moskwę. To od rewolucji francuskiej się to różni czym? Wszystkim. Wandea powstała, i było realne zagrożenie, że oni pójdą na Paryż, że armia katolicko-królewska, bo tak to się nazywało, pójdzie na Paryż. Tak? Więc to jest, jak mówi mój kolega, bezinteresowna przemoc, tak? Spontaniczna przemoc, niszczenie Wandei. A tutaj mamy wyrachowaną przemoc, jest coś kompletnie innego. To jest niebo i ziemia w ogóle, rewolucja francuska i rosyjska. Natomiast oni nazwali terrorem to, co Niemcy dużo słusznie nazywają Justizmord,
czyli mord sądowy. Czyli ludzie, którzy potencjalnie byli, zagrażali rewolucji politycznie, mieli wyciągane jakieś tam szpargały, konstruowano przeciwko nim jakieś śmieszne zarzuty, żeby wszystko się pod względem sądowym zgadzało. Teoretycznie. Czy to jest terroryzm? Nie za bardzo, nie? To jest przemoc państwowa, która generalnie zasądza się na tym elemencie to właśnie sądowym. Na wymyślonych zarzutach. Jest to przemoc państwowa nad własnymi obywatelami. Trochę nie pasuje, nie? Do tego, co my myślimy, jak myślimy o terroryzmie. Tylko ten początek się zgadza, tego słowa. W rewolucji francuskiej kluczowe było to, że oni robili coś takiego pierwszy raz i było pełno szpiegów hiszpańskich, austriackich i brytyjskich. I rewolucja francuska nie rozgrywa się w kontekście wojny z całą resztą Europy. Zwróciliście Państwo na to uwagę? To nie jest tak, że to są rzeczy odległe od siebie, tak? Oderwane od siebie. Także to nie jest dosyć... To nie jest taka sytuacja, kiedy się wybiera jakąś politykę. To nie jest dobra ścieżka, jeżeli chcemy się dowiedzieć, co to jest terroryzm, co to jest przemoc państwowa, ponieważ wtedy była psychoza tych szpiegów. O tych szpiegach nieustannie... Są takie, polecam, takie wielkie mowy historii. To Wyborcza wydawała kiedyś. Są zapisy między innymi dawnych rewolucjonistów w pierwszym tomie. I tam są zapisy mów Saint-Justa, czyli kumpla Robespiera, samego Robespiera i szefa Kordelierów, czyli przeciwnika politycznego Robespiera i Saint-Justa, czyli Dantona. I tam znajdziecie, jak bardzo oni mieli psychozę tych szpiegów. Że jak oni nie będą ostrzy, nie zabiją wszystkich, którzy za pieniądze brytyjskie, hiszpańskie, austriackie, pruskie też czasem. Prusacy mieli węża w kieszeni, nie jestem gorzej. Ale zdradzają Francję, to będzie problem. Tak? To jest bardzo dziwna, neurasteniczna sytuacja. Nie wiem, czy ona jest dobra jako wzór czegokolwiek innego, dlatego że takiej drugiej rewolucji nie ma za bardzo. Rewolucja rosyjska, zarówno ta lutowa, jak i ta październikowa, odbywają się właściwie w cieplarnianych warunkach w porównaniu z rewolucją francuską. Zupełne spoczko. No dobrze, ale to jest tylko podobieństwo nazwy, tak? Więc to jeszcze nie... Ale ciekawe jest to, że we wszystkich definicjach, kiedy się mówi, skąd się wziął terroryzm, to się mówi o rewolucji francuskiej. Chociaż to jest justizmord. Mord sądowy. To jest to, co to było praktycznie. A nie terroryzm. Ani terror w ogóle, bo terror, samo słowo, oznacza tylko strach. A z drugiej strony, czy nie ma tutaj takiej sytuacji, że ten czynnik strachu jest wspólny zarówno dla terroru w ZSRR, jak i przy rewolucji francuskiej, to znaczy jest to zastraszanie społeczeństwa względem jakiejkolwiek aktywności politycznej, która byłaby niepożądana przez władzę. I to w sumie wypasowało i to ze sytuacji w ZSRR i sytuacji w rewolucyjnej Francji. Więc jakby ten czynnik strachu jakby się pokrywa nam z tym terroryzmem wtedy, nie? No to tak, tylko że z jednej strony my chcemy też uznawać, że terroryzm to jest coś, o co sięga ta druga siła, a nie wobec własnych poddanych obywateli, nie? Więc to nam nie pasuje do tego. Także to jest właśnie ten numer. My możemy mówić wtedy o opresyjnym rządzie. Tak? Opresyjnym rządzie. No tak, ale czy wtedy rząd nie staje się drugą stroną względem społeczeństwa po prostu, nie? Jakby czynnikiem zewnętrznym względem społeczeństwa. Dlatego wtedy to miało zastosowanie. Jest Simon Montefiore opisywał w tej książce Na dworze Czerwonego Cara, opisywał to, że Sowieci naprawdę myśleli, że jeżeli ktoś jest aresztowany za tutaj cokolwiek, tak? Właśnie justizmord, za szpiegostwo na rzecz Brytyjczyków, Amerykanów, cokolwiek, to on na pewno to zrobił. Oni wierzyli, że na pewno to zrobił. I oni nie zdawali sobie sprawy ze skali tego.
ci ludzie na dworze Czerwonego Cara nie zdawali sobie sprawy z tego, jak daleko to idzie. No ale to nie jest terroryzm, to jest opresyjne państwo. To jest państwo, które stosuje strach. To jest państwo, które... W ogóle to jest ciekawe, że państwo zawsze trochę stosuje strach, tak naprawdę. Tylko jest różny stopień. Na przykład, jak powstały państwa takie bardzo zjednoczone królestwa już, na przykład Ludwika XIV, to państwo też, że tak powiem, projektowało to taki odstraszający sygnał, tak, żeby ludzie sobie nie myśleli i żeby zwalczyć feudalizmy lokalne, separatyzmy lokalne. Także państwo zawsze stosuje troszeczkę opresji, ale czasami jest tego tyle, a czasami jak za Stalina tyle. Hmm? Tak? A co w przypadku na przykład przejmowania władzy przez komunistów w Chinach? To był terror? No to była wojna domowa, więc to jest jeszcze coś innego, nie? Jeszcze coś innego. To się opisywanie same państwa. Załóg polityczny, o wszechobecne tak naprawdę podejrzenia, jakie podały nawet względem członków partyjnych. Tak, psychoza strachu taka, no. No tak, i jeszcze w dodatku to jest w cieniu zimnej wojny, kiedy też się wydaje, że to wszędzie są szpiecy i tak dalej. Tak, krótko mówiąc, jesteśmy na, wyjdźmy na ścieżkę tą prawidłową. Tak, prawidłowa ścieżka jest taka, że to jest jednak robione komuś innemu niż nam. Tak? Terroryzm jest bronią skierowaną wobec kogoś, kogo uważamy za oddzielnego od nas. Za jakieś inne państwo, inna religia, inna grupa państw. Prawda? Czyli podobieństwo nazwy nie zawsze, prawda, tutaj nas dobrze prowadzi. No dobrze, i teraz jak się zazwyczaj mówi, kolejny mit, jak się zazwyczaj mówi o terroryzmie, to się mówi tylko o Stanach Zjednoczonych i o Bliskim Wschodzie. Nawet jeżeli powiemy tylko o terroryzmie islamskim, to przecież państwa, które zwalczają terroryzm, to ile jest państw? Może ktoś z państwa wie? Z państwa państwa. To jest też, że ja się mówię, proszę państwa, to jest od sarmackiej Polski, nie? Że u nas rządziło państwo. I, proszę państwa, rządziło państwo, ale nie to państwo urzędnicze, administracyjne, tylko to Warcholstwo całe szlacheckie. Mhm. To była koalicja kilkudziesięciu państw. Tak, tak. To jest około 50 państw, które walczy z terroryzmem. Tak naprawdę, bo tam niektórzy deklarują coś tam, a nic nie robią. Czyli to nie jest tylko amerykańskie, prawda? I teraz jest taka dziwna sytuacja, że ponieważ Europejczycy sami nie znają swojej historii najnowszej, bo nie znają, tak? A wszystko jest w języku angielskim, filmy są po angielsku, to nam się wydaje, że walka z terroryzmem to jest coś, co the Americans are doing, nie? Generalnie. Prawda? To jest coś takiego amerykańskiego, tak? We've got a situation. Tak? No nie. Wszystkie te państwa naprawdę zwalczają terroryzm. Naprawdę także islamski. Na przykład w 2014 roku Hiszpanie pomogli Francuzom, tak? Hiszpanie Francuzom, niewyobrażalne, prawda, dla Polaka. Czyli Hiszpanie pomogli Francuzom coś zrobić, gdzieś tam, gdzieś za górami, za lasami. Udaremnić 7 zamachów terrorystycznych we Francji. Tak? Można? Można. W ogóle ciekawa sytuacja jest taka, że pierwszy duży zamach w Europie od tej nowej fali walki z terroryzmem, ta nowa fala walki z terroryzmem, to jest oczywiście 2001 i tak, to się zaczyna od Amerykanów. Które państwa od razu są za tym, że jak najbardziej dobry pomysł? NATO. Nie tylko. Nie tylko. A ci? I tamci? Te duże dwa kraje? Też. Chiny i Rosja też walczą z terroryzmem. Na swój sposób. No tak, oczywiście, ale walczą. Ale walczą. Czasami na ten sposób, co mniej więcej by było tak jak trzeba,
a czasami na bardzo naciągany sposób. Tak. Ale generalnie rzecz biorąc, pierwszy duży zamach w Europie mamy kiedy? Od tej fali? 2001, to teraz kiedy jest no, pierwszy duży atak terrorystyczny w Europie? W Paryżu. Hiszpania. Metro w Madrycie, nie? Metro w Madrycie, tak. 2004. Nie? A potem? Londyn jest, nie? Następnego roku jest Londyn. Autobusy. Prawda? Czyli które państwo zostały zaatakowane? Czy co one mają wspólnego? Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone? Interwencji. Wszystko się zgadza, tylko trzeba powiedzieć interwencji. Nie inwazji. Jaka jest różnica? Interwencja jest wtedy, kiedy się wchodzi jako, jako siła trzecia. Niekoniecznie rozjemcza, ale trzecia. Interweniujemy w coś, co już się dzieje. Prawda? A inwazja? Pełnoskalowa wojna jako oponent. No na przykład coś jak Putin, nie? Na Ukrainie, że chce to połknąć. To jest inwazja. Inwazja jest w celu zajęcia tego. A interwencja niekoniecznie. Niech się przestaną bić. Tak? Niech się przestaną bić. Interwencje, ciągle się robi interwencje, to jest właśnie na przykład w Bośni, tak, była misja obserwacyjna i zbrojna, prawda, ONZ-u. To są interwencje. Oczywiście, żeby Husajna obalić, który miał milionową armię i tysiące czołgów, no to to nie może tak wyglądać jak taka malutka misja milicyjna, prawda, ONZ-u. To musi być ogromna, gigantyczna interwencja. Ale to jest interwencja, bo Amerykanie nigdy nie zamierzali zająć Iraku. Nawet nie zamierzali wykłaptać im ropy. Wiemy to stąd, że pewien dżentelmen o blond fryzurze robi wielkie halo do dzisiaj, że nie wykłyptano tej ropy właśnie. Chodzi o Trumpa oczywiście, nie? Z tą fryzurą to mnie przesadza. Czemu? Znaczy, że co? On ma zaczeskę. No, jak zwał, tak zwał. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie sytuacja jest taka, że rzeczywiście Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie na przykład do takich państw jak Francja i Niemcy, brały udział w interwencji w Iraku. W Europie często myślimy, że interwencja w Iraku była pochopna i wszystko nie, źle, nie wiadomo, czemu, po co, dlaczego. Bierze się to stąd głównie, że nasi tutaj najbliżsi sojusznicy, jak Francja i Niemcy, sami uznali, że to jest niepotrzebne. Nie, ale byli w Afganistanie. Prawda? No tak czy nie? W Afganistanie jeszcze tak. A potem stwierdzili, za dużo wy chyba chcecie, Amerykanie. Nie, nie, to tyle to nie. To za dużo. Trochę? Tak, ale tak więcej to nie. I w związku z tym my mamy do dzisiaj w Polsce przekonanie, że Irak to była jakaś straszna pomyłka, a Afganistan to był bardzo dobry pomysł. Żeby też pamiętać, gdzie jesteśmy położeni na mapie i co się dookoła nas gada. Ja nawet jeszcze nie mówię o tym, co było słuszne, co niesłuszne. Ja tylko mówię o tym, o czym się gada. Tak? Anglicy zrobili Brexit, można lubić lub nie lubić, ale u nas się o tym gada. Potem ludzie są nabuzowani, nawet nie wiedzą dlaczego. No bo wszyscy są nabuzowani. I właśnie trochę tak jest z tym Irakiem i Afganistanem. W każdym razie José María Aznar, premier hiszpański wtedy, on uznał, że
że poprowadzi hiszpańskie oddziały jako pomocnicze w tej interwencji. No i skoro tak, to była to decyzja no, dosyć szaleńcza, dlatego że Hiszpanie popierali tą interwencję tak gdzieś w 5%. Mówimy o narodzie, który nie chciał nawet wejść do NATO. Chciał być jak Szwajcaria. Tak? Bo NATO im się kojarzyło z wojną. Nie, to niedobre, my mamy, mieliśmy generała Franco, to za dużo. Wiecie Państwo, jak to jest, tak? Że może lepiej tak na spokojnie, tak po szwajcarsku. Nie chcieli wejść do NATO niektórzy. Lewica hiszpańska nie chciała. No ale aznał to prawica, więc pojechał naprawdę grubo. Że w kraju, w którym jest 4% poparcia dla interwencji, organizuje interwencję. No więc wiadomo było, że od razu będzie coś, żeby zniechęcić Hiszpanów, prawda? Tak czy nie? Tak było. No i w związku z tym zrobiono coś takiego, zrobiono ten zamach. I Hiszpanie automatycznie podejrzewają Basków. I oficjalnie mówią, że to zrobili Baskowie. Al-Kaida i te inne tam dodatki, to zresztą te wszystkie dodatki do Bractwa Muzułmańskiego to są tak naprawdę. To też można by trochę ruszyć to. Bractwo Muzułmańskie, czy ktoś wie, kiedy powstało? Mniej więcej, chociaż. W jakiej epoce? No jak to? Wszyscy o nim mówią i nikt nie. Wszyscy mówią o Bractwie Muzułmańskim, prawda? No teraz trochę mniej, bo odkąd Putin zjada Ukrainę, no to już tam wiadomo, już ludzie bardziej są ekspertami od Awdiiwki niż od odmian islamu, ale nie, kiedyś wszyscy byli ekspertami od szyitów i sunnitów, teraz wszyscy są ekspertami od Awdiiwki, ale i czułów. Bractwo Muzułmańskie powstało, o ile dobrze pamiętam, plus minus, rok, dwa, w 1921 roku. To był czas, kiedy Imperium Osmańskie i ich miejsce Imperium Osmańskiego zajmuje nacjonalistyczna Turcja. Prawda? Muzoturcy, czyli Kemal Atatürk. No i w związku z tym było wielkie pytanie, czy te ziemie, które były przy Turcji przez te wszystkie stulecia, czyli ten Egipt, czy one mają być tak jak Turcja ta nowa, czy też ku przeszłości skierować swoją uwagę, tak? No więc Bractwo Muzułmańskie mówiło, że ku przeszłości, że to, co robi Atatürk, jest złe. Atatürk robi bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy i nie wszystko w kemalizmie jest takie piękne, jak się czasem mówi. My byśmy chcieli, żeby to było takie proste wszystko, ale nie zawsze. Natomiast Bractwo Muzułmańskie, ono kładło nacisk na coś takiego, co się nazywa arabski solidaryzm. Arabowie się szczycą tym, że mają najlepsze państwo socjalne na świecie. Oni nie pozwalają, żeby ktokolwiek chodził głodny. To jest ich taki coś, co oni przeciwstawiają tym rzeczom, co oni wiedzą, że nie ma za dużo edukacji, jest bieda w tych państwach, ale jednak, tak, że sobie wszyscy pomagamy. Na przykład taki przypadek, jak była wojna domowa w Syrii, to przyjechało około 1000, czy jakoś tak, give or take, do Urugwaju, bo właśnie prezydent Urugwaju stwierdził, że on się zaopiekuje tymi Syryjczykami. Oni przyjechali i mówią, przecież u was są żebracy na ulicach. No i ten Urugwajczyk mówi, Urugwajczycy mówią, no i co? No to może najpierw się nimi zajmijcie, tak? U nas nikt głodny nie chodzi. Arabowie robią mnóstwo rzeczy źle. To tak jest faktycznie. No oczywiście każdy kraj jest trochę inny, tak? Więc to skala jest różna. Ale to akurat jest mocne. No więc taki model społeczeństwa, tradycjonalny, taki solidarystyczny, coś takiego. Przy czym to jeszcze nie jest odpowiedź na to, skąd się wziął islamizm. Bo
Jeszcze jest drugi trop. Drugi trop to jest XVIII-wieczny wahabityzm, czy właściwie wahabityzm. To jest na radykalny nurt religijny, żeby wrócić. On się pojawia dokładnie wtedy, kiedy u nas rozkwita oświecenie w XVIII wieku. I w Arabii właśnie, która jest wtedy jeszcze częścią Imperium Osmańskiego. I pierwszych wahabitów, czyli pierwszych islamistów nowoczesnych, biją Turcy osmańscy. To oni z nimi walczą. Takich pierwszych radykałów islamskich, nowoczesnych powiedzmy. Tak? Potem mamy, dużo czasu przechodzi, mamy kilku sultanów nawet nowoczesnych, Ahmeda III w XVIII wieku, mamy Abdulhamida któregoś tam pod koniec XIX wieku, nie pamiętam numerka. I potem mamy, że generalnie reformy się nie udają w Turcji osmańskiej. Przegrywają też pierwszą wojnę światową, prawda? A Syrią się interesują Francuzi, Irakiem się interesują Brytyjczycy, Egiptem się wszyscy interesują, bo tam jest kanał Suezki. Więc wiadomo, że każdy z tych krajów weźmie inną drogę, tak? Inną drogą. I Bractwo Muzułmańskie to jest taka inna droga właśnie. Więc kolejny, po raz kolejny narodza się radykalny islam. Z kolejny raz. Jeszcze by można się cofnąć do XII-XIII wieku, kiedy jest taka legenda, jest nieprawdziwa, zasadniczo nieprawdziwa, że wiedzę lekarzy, filozofów grecko-rzymskich zachowali dla nas Arabowie. Tak, bo Bizancjum to w ogóle nie było, prawda? Są tacy, którzy zapomnieli, że było Bizancjum. I to one przechowało przede wszystkim tę wiedzę grecko-rzymską, nie tam żadni Arabowie. Ale Arabowie oczywiście z niej korzystali i troszkę ją też rozpropagowali. No i tylko, że problem polega na tym, że po XI wieku już trochę im się nudzi ta nowoczesna myśl grecko-rzymska i sami ją zaczynają głosić. To jest w sumie pierwszy islamizm. Pierwszy islamizm, że wszystko jest złe, co nie jest bezpośrednio z Koranu. Drugi raz wszystko jest złe, co nie jest bezpośrednio z Koranu w XVIII wieku w Arabii. Trzeci raz wszystko jest złe, co nie jest z Koranu Bractwo Muzułmańskie. I jeszcze mamy jeden, islamofaszyzm tak zwany. Czyli pana, nie pamiętam jak się nazywa, chyba Sajid miał na imię, ale nazwisko miał Kut. I on w latach 50. wymyśla jeszcze raz radykalny islam. Tak? Czyli mamy cztery radykalne islamy. I jeszcze mamy szyizm, który w wersji z Ayatollahami jest jeszcze jednym radykalnym islamem. Więc mamy pięć radykalnych islamów tak naprawdę. Pięć razy się pojawia. No i skoro tak, no to oczywiście terrorystów z tego będzie też dużo, tak? Ale jak widzimy, nie jest to jedyny rodzaj terroryzmu, tak? Bo można jeszcze, mówiliśmy już o kilku, jeszcze wrócimy do nich. Ale żeby skończyć trochę z tym, co się tak naprawdę dzieje z muzułmańskim terroryzmem w Europie, to on jest w zasadzie zwalczony. Dlatego o nim nie mówimy. Ale kogo by interesowały dobre wiadomości, prawda? Dlatego o nim nie mówimy. Nie tylko dlatego, że Putin, Ukraina i tak dalej. Dlaczego on jest zwalczony? Może ktoś wie. Mała podpowiedź. Czym się różni zamach w Madrycie w 2004 od zamachu 10 lat później, z kawałkiem, w Barcelonie? Dekadę później. Że teraz służby działają wyjątkowo efektywnie i da się... Głośniej troszeczkę. Że służby działają teraz wyjątkowo efektywnie i większość zamachów jest zapobiegany. Też jest współpraca międzynarodowa, to co powiedziałem, w 2014 roku tylko sami Hiszpanie, tylko samym Francuzom pomogli zwalczyć 7 planowanych zamachów na terenie Francji. A w tym samym czasie zwalczyli kilka na terenie samej Hiszpanii. Ale to nie tylko to, jeszcze coś. Liczbą ofiar po prostu. Ale co liczbą ofiar? Liczbą ofiar się różnią te dwa zamachy, dlatego się różnią innymi. Nie, to nie o to chodzi. Nie o to mi chodzi. One się różnią tym, że w 2004 roku były bardzo kiepskie kamery.
a 10 lat później są dobre kamery. I można było zlokalizować wszystkich tych ludzi, którzy w Barcelonie zrobili zamach. Tym się różni. Tak jak Włosi przestali wygrywać w piłce nożnej, bo oni wiadomo, tak, grają, a potem, o, Dio mio, jest patenta, que dolore. No to przestali wygrywać, bo lepsze kamery. Terroryści przestali wygrywać, bo lepsze kamery. To jest uproszczenie, ale naprawdę niewielkie. Plus to, co pan powiedział, że rzeczywiście państwa zaczęły bardziej ze sobą współpracować i to się stał jeden front. Oczywiście są wyjątki. Czasami są zdumiewające wpadki. Wpadki mogą wynikać z tego, że na przykład był zamach na biuro Jyllands Posten, prawda? W Danii. No to to był zamach, który ciężko było jakkolwiek się do niego przygotować, ponieważ w Kopenhadze nigdy takich zamachów w zasadzie nie było wcześniej. Na tym też cały numer na tym polega. Był taki zamach na dwa autobusy, autokary wypełnione izraelskimi, nie pamiętam niestety roku, wybaczcie, ale to była głośna sprawa. To mógł być jakiś rok 2008, coś takiego, mniej więcej. Zamach terrorystyczny na dwa autokary pełne Izraelczyków w Bułgarii. No i co? No i nic. Nic nie wiemy, kto, gdzie, jak. Bo Bułgaria nigdy nie miała zamachu terrorystycznego w swoim państwie i w ogóle nie wiedzieli, co mają robić. I nie zrobili nic. Po prostu, nie? Czasem tak jest, że wchodzi się na teren państwa, które nie ma doświadczeń z terroryzmem. Ale są państwa europejskie, które mają doświadczenie z terroryzmem, ponieważ wcześniej terroryzm był, tylko że nie islamski. Tak? Pierwszym takim bardziej masowym terroryzmem, no tutaj już nie ma to bezpośredniego przełożenia na nasze czasy, ale warto o tym ze dwa słowa powiedzieć. Tym czym byli radykalni komuniści i faszyści też, bo jak weźmiemy OAS, to mamy faszystów, powiedzmy, militarystów. Dla lat 60-70, tak? To tym byli muzułmanie do dzisiaj i jeszcze niedawno. Radykalnie oczywiście. I tym samym dla przełomu wieku XIX i XX byli anarchiści. Czy ktoś słyszał o anarchistach z przełomu XIX i XX wieku? Jeszcze wcześniej z ziemi i woli, przecież w Rosji. Tak, ale to w Rosji, to kogo to? W Rosji to... Tam mamy właśnie, w Rosji mamy zresztą z Aleksandra III, mamy ordynowane z góry przez państwo pogromy Żydów. Car Aleksander III robił pogromy Żydów, żeby sobie Żydzi nie myśleli. I żeby wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Udało się? Udało się. Wyjechali. Mieli dostęp. Do dzisiaj Żydzi nie lubią się za bardzo z Ukraińcami. Wszyscy zastanawiają, dlaczego? Dlaczego? Przecież tutaj napadł was Hamas, a tutaj napadli Ukraińcom, napadli Rosjanie, czy razem. Ale kto robił te kozacy? Kozacy robili te pogromy. W imieniu cara, ale kozacy. To jest ten problem. I do dzisiaj Żydzi z Ukraińcami się nie lubią. Taki newsflash. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze zakończę. Ale to jest uproszczenie, bo kozaków było wiele. Byli fudońscy, kubańscy, którzy... Ale historia to jest jedno wielkie uproszczenie. Ludzie nie wnikają w szczegóły, tylko upraszczają, nie? To właśnie o to chodzi. Ja nie mówię, że to jest słuszne, ja tylko mówię, że tak to wygląda trochę. Nagle się pojawiają jakieś dziwne poglądy, sympatia do Rosji, tak? To też czasami takie dziwne rzeczy mają miejsce, tylko mówię, że czasami, nie zawsze. Panie doktorze, 10 minut było jeszcze. A? Jeszcze 10 minut, bo będziemy musieli też do tego zrobić. Dobrze, dobrze, tak. No więc mamy jeszcze taką sytuację, że mamy tych anarchistów,
I nie wiem, czy wiecie, ale na początku XX wieku najbardziej znanym Polakiem w Ameryce wcale nie był Kościuszko ani Pulaski, tylko Leon Czolgosz. Kto to był Leon Czolgosz? On dokonał zamachu na McKinley'a. Tak jest, tak jest. To jest polski anarchista, który zabił prezydenta Williama McKinley'a. Amerykańskiego prezydenta, polski anarchista. Wielki Polak! Mamy z czego iść dumni. Oczywiście jaja sobie robię, ale wiecie, o co chodzi. O takich postaciach jakoś nigdy nie lubimy pamiętać, nie? A szkoda. No to trochę wyrównało trochę. Kościuszko, Szolgosz. No, trochę pamiętam. No w każdym razie. Dlatego w ogóle założono coś takiego, co się nazywa Federalne Biuro Śledcze. Ze strachu przed anarchistami, bo oni działali międzystanowo, a policja działała stanowo. Tak? Nie było takiej policji śledczej, która by mogła coś robić. FBI jest bardzo starą organizacją, agencją antyterrorystyczną de facto, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o lata 50., no to mamy ETA, mamy OAS. W ogóle w dobrych momentach, kiedy Franco starał się do EWG, druga połowa lat 50., lata 60., to De Gaulle, prawda, De Gaulle, Franco podchodził do De Gaulle'a. Nie, oczywiście żartuję, oni się spotkali fizycznie po wielu latach, dopiero w 1970, ale można sobie wyobrazić taką scenę, jak De Gaulle podaje tutaj informację o ETA, która się, działaczach ETA, którzy się chronią na terenie Francji, a Franco, a tu są działacze OAS, którzy się chronią na terenie Hiszpanii. Tak? Tak to wygląda. Mówi o De Gaulle wysoki na twarzy i pociągłego wzrostu. Na przykład. No, ale De Gaulle to był wielki człowiek. Tak z wzrostem, jak i innych względów. Natomiast jeżeli chodzi o Anglików na przykład, oni generalnie nie zwalczali islamskiego terroryzmu. Zaczęli to robić dopiero sporo później. Generalnie nawet jeżeli oni tam korzystali z londyńskich baz i robili zamachy we Francji, to Anglicy ich to nie interesowało. Tak to niestety trochę było. Potem mamy jeszcze Włochy, walkę z Brigadą Rossa i z mafią, która też czasami stosuje metody terrorystyczne. Mafia, Camorra i Ndrangheta, te wszystkie trzy de facto. I mamy właśnie Rote Armee Fraktion w Niemczech.